Myślę, że trener przede wszystkim w tym sezonie będzie wymagał ode mnie dobrej obrony, co pokazałem w pierwszym meczu w drugiej połowie z Kutnem. Od początku sezonu trener powtarza mi, że moje minuty na meczach będą zależały od tego, czy będę trafiał do kosza z dystansu, no bo jestem dla trenera strzelcem i muszę po prostu wykorzystywać sytuacje, w których koledzy będą mnie kreować. No i taka, myślę, że też bardzo ważna rzecz to, żebym dawał energię całemu zespołowi swoimi wejściami na boisko, że kiedy ja wchodzę na boisko, to drużyna musi funkcjonować lepiej i musi wchodzić na jeszcze wyższe obroty. No, dlatego przepracowałem bardzo dobrze okres przygotowawczy, żeby po prostu na meczach się jak najmniej męczyć, a jak najwięcej z siebie dawać. Zespół Struszkowa jest tak samo jak my, młodym zespołem. Ma dwóch, trzech zawodników bardziej doświadczonych, ale bardziej ich nowy trener postawił na młodość. Mają bardzo kilku fajnych graczy. Myślę, że będą oni w tym sezonie przede wszystkim bić się o to, żeby zrobić jakby taką miłą niespodziankę, bo pewnie mało zespołów, czy tam mało kibiców daje im jakieś większe szanse, ale to też mi się wydaje, że będzie działać dla nich na plus, bo nie wydaje mi się, aby oni grali z jakimiś większymi celami, tylko po prostu chcą ogrywać swoich zawodników. To dzisiaj mieliśmy właśnie odprawę taką przedmeczową. Trener przede wszystkim omawialiśmy zawodników, zrobiliśmy taki mały scouting, czego możemy się spodziewać po różnych zawodnikach. No bo oczywiście to jest klucz do tego, żeby na mecz wyjść przygotowanym, żeby żaden zawodnik nas nie zaskoczył. Trener nam cały czas powtarza, że pierwsza liga jest taką ligą przewidywalną, że zawodnik nagle który prezentuje w prawo, nie będzie prezentował w lewo. No i przede wszystkim takie rzeczy. Jutro mamy kolejny meeting i tam już będą bardziej takie aspekty, co oni grają, jakie zagrywki, jak my będziemy na przykład grać w ataku czy w obronie.